Cześć, witajcie! Z tej strony Paweł, ze mną jak zwykle jest Konrad. Cześć! GAMING 5 nami i czas najwyższy zacząć, zacząć przygotowywać się do Game 6. Dlatego bez żadnego przedłużenia zapraszamy do pojedynku składów, do kolejnego odcinka, pojedynku składów, w którym przedstawimy nasze e, wybory na Game 6. Dokładnie, ale zanim jeszcze przejdziemy do zaprezentowania składu, chcielibyśmy usłyszeć od Was coś, a raczej zebrać Wasze pytania przed kolejnym Game Weekiem. Postanowiliśmy, że pod tym odcinkiem możecie właśnie zadać nam pytania, czy to właśnie teraz, jak widzicie ten film, czy właśnie na przykład w trakcie Game Weeku, a najlepiej po, do których my się właśnie odniesiemy w kolejnym odcinku z podsumowaniem kolejki. Także śmiało piszcie, my czekamy na te komentarze, a teraz bez mnego zgadania przedstawię Wam mój skład, mój team na kolejny, właśnie Game Week 6. Game Week I w bramce na razie Onana, prosty wybór, ma dosyć prostego, powiedzmy, przeciwnika, chociaż, mimo tego, że Onana ostatnio się nie, nie popisuje, to mam nadzieję, że z Berlin będzie trochę to lepiej wyglądało, mimo tego, że jest to mecz. Wyjazdowy. Obrona. Tutaj też wielkich zaskoczeń nie ma. Chilwell z Aston Villa, który jest w dosyć takiej, powiedzmy, dziwnej sytuacji, bo tak naprawdę my nie wiemy, co z tym graczem się stanie. Nie wiemy, czy faktycznie on będzie grał, czy nie. Była konferencja prasowa po Cettino, ani słowa nie było właśnie o tym zawodniku. Tak samo. Dziennikarze nie zadali ani jednego pytania i widziałem właśnie, że tam ym, na Twitterze rozpętał się wątek właśnie z tym, dlaczego nikt nie zapytał o Chiluela. i prawdopodobnie było nałożone jakieś embargo na pytania właśnie e, o Bena Chiluela. Także bardzo ciekawie się to rozwija, mam nadzieję, że jednak zagra, bo generalnie u mnie ławka jest taka sobie i jeżeli nie zagrało mi dwóch obrońców, no to byłoby dosyć cienko. Obok niego Estupinian. Kolejny, że tak powiem, punkt zespołu, w którym można się martwić, ponieważ Dezerbiu po przegranej w, w europejskich pucharach z AEKiem Ateny bodajże stwierdził, że no, będzie dużo zmian. Będzie w składzie dużo zmian i mam nadzieję, że jednak Estupnian to miejsce w tym, w tym składzie zachował. W ostatniej kolejce nie grał, w, w europejskich pucharach zagrał, przegrali. No i teraz zobaczymy, co się stanie. Mam nadzieję, że jednak właśnie na to boisko w podstawowe 11 wybiegnie. Obok niego oczywiście Botman, czyli gwiazda poprzedniego Game Weeku. Teoretycznie prosty mecz z Sheffield United jednak na wyjeździe. Liczę tutaj no nie ma co ukrywać jednak na czyste konto. Przechodząc do linii pomocy no to oczywiście jest Foden i generalnie City jest trochę przetrzewione tutaj kontuzjami. Jak wiemy, oczywiście Bernardo Silva jednak nie wrócił do pełni sił. E, Grylisz też. E, tam jest jeszcze kontuzjowany Kovacic, niby trenuje. Generalnie te informacje też są takie szczątkowe i szarpane, więc ciężko coś wywnioskować. E, prawdopodobnie Foden byłby jednym z moich transferów out, jeżeli bym się dowiedział, że w tym Game Weeku nie będzie grał. Więc jeżeli tak się stanie, jeżeli Foden nie zagra, a to Alvarez będzie grał, co wydaje mi się akurat się nie wydarzy, no to wtedy Fodena będę musiał przetransferować na przykład na takiego zawodnika jak James Ward-Prowse, ale mimo wszystko myślę, że jednak Foden zagra, a Alvarez tym razem sobie odpocznie, bo jednak jakieś tam pole, że tak powiem, do ruchu Pep ma i jednak Foden tych minut ostatnio miał trochę mniej w porównaniu do Alvarez'a, który grał praktycznie pełne 90 minut. Obok niego Mbwemo, tutaj nic się oczywiście nie zmienia, Mecz z Evertonem, mecz domowy, także jest ok. Kolejny Madison versus Arsenal, i obok niego oczywiście Saka versus Tottenham, naturalnie. Liczę na to, że ten mecz będzie po prostu trochę szalony, zazwyczaj jak to w derbach północnego Londynu. Liczę na to, że po prostu ci dwaj zawodnicy dowiozą jakieś ekstra punkty oprócz tych punktów podstawowych. No i salach, Salah z West Hamem. Które jest na razie u mnie na wicekapitanie, i wydaje mi się, że jest tak 80% szansa, że tak zostanie. Trochę mnie korci, żeby jednak dać jego na kapitana, trochę zaszaleć, ale boję się tego, że wtedy tak naprawdę zostanę tutaj załatwiony przez robota, czyli przez Halanda, który no może namieszać i w ostatnim meczu naprawdę miał świetne sytuacje. Wiele z nich zmarnował, i myślę, że tym razem może się już to nie powtórzyć. No i patrząc na mój atak, no to jest oczywiście João Pedro i Haland. I tutaj jest kolejny problem. Oczywiście problem z João Pedro. Problem jest taki, że João Pedro nie do końca może się pochwalić tym, że ma tą właśnie wyjściową jedenastkę. Wiemy, że też Ferguson wraca do gry i wydaje mi się, że może na ten mecz tak naprawdę zacząć z ławki i chciałbym się go pozbyć. Chciałbym się go pozbyć, jeżeli właśnie się okaże, tak jak wcześniej mówiłem, że to Alvarez gra a nie Foden, no to wtedy naturalnie wleci tutaj Alvarez za Fodena, właśnie na przykład James Ward-Prowse i sprawa jest załatwiona. Jeżeli natomiast okaże się, że Foden gra, co wydaje mi się, że jest trochę bardziej prawdopodobne, to raczej że pedro wymieni na kogoś innego, być może Morrisa na przykład z Luton Town, jako już takie trochę przygotowanie do podwójnej kolejki. No i obok, obok tego zawodnika będzie oczywiście Halland, który jak na razie jest u mnie na kapitanie, mecz z Nottingham Forest. Na ławce tutaj myślę, że za bardzo nie muszę opisywać co się dzieje, generalnie Turner, Udogi, którego dałem właśnie na ławkę z takiego względu, że wydaje mi się, że no Spurs mogą stracić bramkę dwie spokojnie, biorąc pod uwagę właśnie to w jakiej, w jakiej formie jest Arsenal, więc nie chciałbym tych minusowych ujemnych punktów, więc najlepiej tutaj zostanie na, na ławce, no i oczywiście Archer i Baldock, który też niedługo straci w ogóle na cenie, na wartości, więc, więc bardzo możliwe, że trzeba będzie się z nim prędzej czy później pożegnać. Także tak to wygląda. Wydaje mi się, że ten skład jest całkiem ok. No i tak, tak jak mówiłem, deadline jest dosyć późno, 14.30 i wiele mi się wydaje, że przed tym właśnie deadline'em może się zadecydować. Jeżeli coś się zmieni, oczywiście będę wrzucał posty. I tak samo Paweł. Paweł, teraz ty. Przedstaw swój wspaniały skład. Pewnie E, tak więc, e, zaczynając od bramki, u mnie też będzie Onana. E, Turner poszedł na, w tym momencie na ławkę, ze względu na to, że ona ma po prostu lepszą kolejkę, więc United grający z Berni, domyślam że tam jest większa szansa na clean sheet niż w meczu e, Nottingham <laughs> e, przeciwko City. E, no i dalej w obronie, e, na ten moment jest Henry, Rico Henry. E, który oczywiście, jak wiadomo, wiadomo, jest kontuzjowany i prawdopodobnie przez parę miesięcy nie zagra, ale on, to jest zawodnik, którego będę później, później mu powiem, będę transferował z mojego, z mojego zespołu, tak więc na ten moment jest jeszcze w zespole i następnie jest. Estupinian, eee, tak jak Konar wspomniał, Dezerbi w powczorajszym meczu mówił, że będzie dużo rotacji, eee, no ale jakby nie mam w tym momencie kim grać innym, <grym> tak naprawdę. Więc musi być, musi być w moim składzie i muszę liczyć na to, że mecz w domu z Bermów będzie, no, że, cokolwiek, że coś, coś pokaże, zagra, że będzie miał to przynajmniej 60 minut. No a może jakieś punkty do tego wpadną. Moim trzecim obrońcą jest Gabriel. No i tutaj jest bardzo podobna sytuacja. Mecz, teraz będą, Arsenal będzie grał z Tottenhamem. Też Konarczu wspominał derby Północnego Londynu. I szczerze, też nie, nie widzę tutaj sytuacji, <grym jakby <grym możliwości na to, żeby utrzymali clean sheet, ale nie mam lepszego po prostu w tym momencie wyboru. Moim wyborem, znaczy mam wybór, mogę jeszcze zagrać Chilwellem, ale Chilwell jest jeszcze większą w tym momencie zagadką i znakiem zapytania po tym, co poczytino. jakby właśnie nie wspominał nic o Chilwellu, a w ostatnim meczu Chilwell, jak wiemy, nie zagrał od zagrał tylko 10 minut. Więc raczej w tym momencie Chilwell jest bardzo, bardzo dużym pytanikiem w moim zespole i wydaje mi się, że wolę zaryzykować i zagrać Gabrielem. No i przechodząc do mojego midfieldu będę miał pięciu pomocników w moim składzie na kolejkę szóstą, no i zaczynając od pierwszego od waszej lewej strony jest to Bukayo Saka Saka, który teraz w kolejce, teraz w tygodniu grał z PSV w Europie w europejskich pucharach i zdobył gola miał według SofaScore, był drugim najlepszym zawodnikiem według SofaScore w tym meczu, dlatego no, upatruję Tutaj, właśnie punktów. Dodatkowo mecz Tottenhamu z Arsenalem to tak jak wiadomo, są derby i wydaje mi się, że w tym meczu będzie dosyć dużo bramek. Liczę, na, tak, na, liczę tak naprawdę na takie, takie, takie solidne 2-2 lub 2-3 na korzyść jakiego, tak naprawdę jakiegokolwiek, jakiegokolwiek zespołu. No i jeżeli będą gole dla Arsenalu to liczę na to, że Saka w tego, ale będzie zamieszany. No i przechodząc do tak naprawdę drugiego i trzeciego piku w mojej pomocy, jest to Madison i Son. I historia jest taka sama. Derby Północnego Londynu. Madison ma cał, cały czas bardzo dobre liczby. Son, jak gra na, jeżeli będzie grał jako striker, to te liczby tak samo są dobre, są obiecujące. Więc zakładając, że ten mecz będzie obfitował wiele bramek, to Obu tych zawodników chce mieć w swoim składzie. No i są w moim składzie. E, idąc dalej, Rashford. Rashford, który w ostatniej kolejce mógł zdobyć asystę i wyglądał całkiem ok. E, zwłaszcza, że ten linka między nim a Hojlundem jakiś jest. E, no, i, e, no i tak, mecz z Bernie na wyjeździe. No ale to dalej jest Bernie, które na ten moment. Nie popisuje się jeszcze w defensywie. W ogóle się nie popisuje jak na razie w Premier League. No i piątym e, pomocnikiem jest Mbłemo. E, grając z Evertonem w domu e, Mbłemo cały czas e, liczby ma bardzo wysokie, ponieważ jest to expected bonus w na poziomie 1,01, e, więc statystycznie co mecz jakiś e, ofensywny return powinien e, w jego przypadku wchodzić w grę. No i zamykając właśnie e, błemu e, pomoc, wypadałoby, się, wypadałoby przejść tutaj do e, ofensywy mojej, do moich napastników. E, w moim składzie na kolejkę szóstą będzie ich dwóch. Nicolas Jackson, który jest też straszliwie frustrującym zawodnikiem, e, ma zaraz po Halandzie najwyższe non-penalty expected goals. E, a w w ostatnich pięciu kolech zdobył tylko jedną bramkę i co gorsze, jest, ma w tym momencie już cztery żółte kartki, a jak, nie wiem czy wiecie, albo nie wiem czy wiecie, ale jeżeli w pierwszej połowie sezonu ktoś zostanie pięć, jakby zawodnik zostanie pięć żółtych kartek, no to pauzuje kolejny mecz. Więc jeżeli w czterech meczach, ma, znaczy w pięciu meczach ma cztery żółte kartki, no to e, należy się Muszę będę się obawiał, że w następnych meczach jakąś tą kartkę też może zobaczyć, zwłaszcza że te kartki e, u Nikolasa Jacksona są za e, rozmowy z sędziami. <grym> więc jest to niepokojące, jest to niepokojące, e, ponieważ nie robi punktów i jeszcze dostaje żółte kartki za rozmowę z sędziami, więc zaraz zostanie e, zawieszenie na jeden mecz. No i ostatnim napastnikiem jest to Erling Haaland. Erling Haaland, który gra z Nottingham Forest, e, tutaj chyba tłumaczyć nie muszę. E, Erling Haaland jest również moim kapitanem na tą kolejkę i tutaj nic się nie zmieni, nieważne co by się chyba wydarzyło, to i tak i tak e, paska kapitańska ląduje u Haalanda. E, jeżeli, chodzi o moją, e, jeżeli chodzi o moją ławkę, no to tak jak już wspominałem na początku, e, Turner, który gra z City, nie oczekuję tutaj żadnych, żadnych punktów tak naprawdę, prawdopodobnie będzie zero punktów u Turnera, więc niech zostanie na mojej ławce. E, na drugim miejscu jest Chilwell, który gra z Aston co prawda i, i w domu, ale e, wygląda na to, że Chilwell zostanie, e, że na ten moment Chilwell nie jest już zawodnikiem pierwszego składu, co jest trochę też niepokojące. E, jako e, drugim, e, drugim zawodnikiem z pola na mojej ławce jest Mubama. E, który prawdopodobnie, który znalazł się tak naprawdę, który jest w moim składzie tak naprawdę od samego początku e, tego sezonu e, i e, raczej po wildcardzie również z niego zniknie, ponieważ no, myślałem, że może będzie dostało szansę na grę, ale jej nie dostaje. I ostatnim zawodnikiem na mojej ławce jest Bayer z Bernie. grają z United. Domyślam się, że United jest szali, dlatego jest na ostatnim miejscu i i liczę na to, że nie będzie musiał e, wchodzić do mojej podstawy 11. No i dobra, i przechodząc właśnie do transferu, który już zapowiadałem na początku, przy na początku magania mojego składu, na ten moment jeszcze widzicie tutaj Riku Henry'ego, e, ale jak wiadomo, jest on kontuzjowany i przez wiele miesięcy prawdopodobnie nie zagra w Premier League, dlatego zostaje on wytransferowany z mojego zespołu, a na jego miejsce wchodzi Sven Botman. Sven Botman, który był przez nas uznany w, w, w filmie w firmie, w którym ocenialiśmy transfery jako must have Sven Botman, który gra dla najlepszej obrony, znaczy jednej z najlepszych obron w lidze dlatego wydaje mi się, że jest to naturalny transfer dodatkowo jest to jedyny zawodnik Newcastle do którego, jedyny zawodnik Newcastle defensywny, do którego mogę którego mogę łatwo właśnie wprowadzić do swojego zespołu, głównie ze względu na to, że nie mam zbyt dużo w tym momencie pieniędzy. Także tak to prezentuje się składowo. Generalnie szału nie ma, szczególnie jeżeli chodzi o obronę. Dlatego trzeba trzymać kciuki za to, że jednak menedżerowie tutaj nie poszaleją i wystawią zazwyczaj tych zawodników, którzy w tej podstawowej jedenastce swoje miejsca mieli. Dzięki wielkie za oglądanie. My się z wami żegnamy. Możecie też nam dać oczywiście znać w komentarzu, jak prezentują się Wasze składy. No i cóż, zapraszamy na Twittera, bo tam generalnie będzie się pewnie dużo działo przed całym deadline'em. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.